Okej. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na Rybki Nie Inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tego miejsca, czyli Zalew Kielecki na Szydówku, inaczej zwanej Kielcokiem. I oto na Zalewie Kieleckim nakręcę dla Was jakiś materiał z gruntu z użyciem federów, tak jak widzicie. Powiem, że pierwszy raz na federy łowię na tym zbiorniku od ponad 30 lat i to będzie mój po 30 latach pierwszy wypad z federami, z gruntem na tym zbiorniku na Zalewie Kieleckim. Więc drodzy Państwo, na tą chwilę jest godzina 8:10, 13 kwiecień 2021 i dzisiaj jest środa. Po ostatniej piątej zmiany, nie ciężki był tydzień, bo 4-5 pierwszych zmian, dzień wolny, 5 nocek. Dzisiaj już nie idę na noc, mam wolne, ale szkoda mi było dnia stracić, bo jutro zaczynam już drugie zmiany, więc po takim maratonie w pracy, 5 pierwszych zmianach, 5 nockach, nie prześpię go, więc dlatego po nocce, po tyrce czas spędzić nad wodą. Nie jechałem daleko, bo ze względu na to, że po pracy późno wracam i za późno jest na ryby, żeby jechać gdzieś dalej, więc blisko, w samym centrum Kielc. No i oby jakaś rybka dopisała, więc zobaczymy, co się zawiesi, co uda się złowić, czy będę na zero, czy jakaś rybka będzie. Dwa kierunki, jedna pod platformę z wiatrem, druga pod molo, zaklipowane na dwóch odległościach. Jedną będziemy posyłać tu, drugą tu. Dwie różne przynęty od dwóch różnych producentów. Jedna śmierdząca salmo, druga żółta o zapachu sfermentowanej kukurydzy. Więc drodzy Państwo, wędki zarzucone, podbierak rozłożony. No i teraz spokojnie zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. I wiecie, drodzy Państwo, jak to będzie, zobaczycie to na najnowszym filmie. Jeśli brat nie będzie, ja mam fotel, żebnę się, bo jestem po nockach i będziemy drzymać. Dlatego wziąłem sygnalizatory brań, żeby nad gającą szczytówkę dzisiaj nie łowić, nie przyglądać się szczytówkom, tylko alarmy w razie co jak przysnę, czy prześpię się, nie będzie brań, usnę, to będę sobie kimał, wędki będą zarzucone i w razie brania zobaczymy co jak. Więc takie szybkie wędkowanie, odpoczynek, jak to mówię, nie stracę dnia na siedzeniu w domu, więc go wykorzystałem po nockach na wędkowaniu. Jeszcze raz zapraszam wszystkich moich miłośników i zobaczymy, co i jak na tym Zalewie Kieleckim będzie. Na razie się nic nie dzieje, drodzy Państwo. Jest godzina 8:36. Z 15 minut jeszcze przytrzymam. Ściągnę, przerzucę. Oczywiście na to samo. No i zobaczymy. A na tą chwilę trzymamy 15 minut. I zobaczymy, czy będzie jakaś rybka, czy nie. Wiaterek się zrobił delikatny. Słonko świeci prosto w twarz. A na razie jeszcze nie chce mi się spać. No ale wiecie, jak nie będzie brania, zajęcia, to głowa sama leci po wysiłku. A na tą chwilę pilnuję, sprawdzam. No i miejmy nadzieję, że coś się trafi, jakaś fajna rybka. Dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc łowimy, bo ryby się łowi, a nie łapie.
bo łapać to można pchły, a ryby się łowi. Więc wędkujemy i jest w pytkę. Godzina 9:16. Nic się nie dzieje. Poprzerzucałem zestaw. Teraz założyłem na mojej prawej Ringersa pod platformę, a pod molo z powrotem tą samą salmona wypranego od Przemka Solskiego. I tak to mniej więcej wygląda. Nic nad wskazania, no ale czekamy, czekamy. I miejmy nadzieję, że coś się złowi. Dobrze, drodzy Państwo, a więc jest taka akcja. Kolega z pracy zadzwonił, bo na Facebooku, na grupie rzuciłem zdjęcie, że siedzę na zalewie Kielcoku. No i pyta się co i jak. Mówię, że nic nie bierze. I mówi, żeby przejść w stronę tarliska. Tam płytsza woda jest, tu jest głębsza woda i tam na pewno coś będzie na płytszej wodzie, więc tak jak mówi, tak też robi, dlatego z tego względu, że drodzy Państwo, ja ponad 30 lat na tym zbiorniku nie wędkowałem z gruntu, więc słucham dobrych rad kolegi i zawijam wędki z głębszej wody i zawijam się na płytszą wodę. Więc widzimy się już w innym miejscu, czyli tam trochę dalej. Więc zabieram zabawki i na dwa razy przejdę. Część rzeczy już zaniosłem. Wszystko. Przechodzimy na drugą miejscówkę, czyli na płytszą wodę. Zobaczymy tam co jak. Musimy uważać na dziury po bobrach, bo jest tych dziur trochę, jak sami widzicie. Dziura koło dziury. I przejdziemy w drugie miejsce. Ile, zobaczcie, ile dziur, wszędzie dziury, wszędzie dziury. Ile dziur, wszędzie zasypane dziury. Tu położyłem rzeczy, ale idziemy dalej. Dobra. Staniemy tutaj. O, na schodkach sobie stanę. Położymy sprzęty. Idziemy po resztę zabawek. Szybka piłka i teraz przerzucę, zarzucę i ok. I zobaczymy co i jak, co tutaj będzie. Na wprost tamtych schodków obiorę sobie kierunek obydwie wędki i przerzucamy. Czyli to samo. To samo, czyli Ringers żółty. A na drugiej przynęta od Solskiego to co było. Więc przerzucamy i zobaczymy czy tutaj będzie jakiś efekt. Tam już mi się oczy zamykały, bo nic się nie działo, więc taki spacerek, przejście na drugą miejscówkę trochę mnie ożywiło, ocuciło.
No ale jak nie będzie efektów brań, to z powrotem będzie mi się spać chciało. No, taka kolej rzeczy. Organizmu się nie oszuka, więc drodzy Państwo, miejmy nadzieję, że coś się tu będzie działo i jakaś rybka wpadnie. A co wpadnie, zobaczycie to w dalszej części mojego filmu, więc wiecie jak jest. Pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem. Bajecznie, Pyzuś, bajecznie. Więc tak mówię, dopiero co zarzuciłem. Praktycznie trzeba jeszcze godzinę sprawdzić. 10:33, no od 5 minut wędki zarzucone. I zobaczymy, zobaczymy. Sam jestem ciekaw, co tu będzie się działo. Oczywiście jak coś będzie, woda brudna, mętna, ale zobaczymy. Może jakiś lesio, może jakaś ładna płoć, jaś, lin, karp, karaś. Tu jest różnorodność gatunku na Kielcoku. Więc miejmy nadzieję, że coś fajnego pyknie. Jeżeli nie, to trudno. Ale taki odpoczynek po nocce, po tyrce jest odpowiedni. Czyli po prostu dzień niezmarnowany, reszta dnia spędzona nad wodą. Na jutro tyrka. Nie inaczej. Jutro znów tyrka, nie inaczej. A więc drodzy Państwo, jest taki temat. Czekając na branie, powiem mniej więcej co i jak. Mam od Przemka Solskiego salmony, które zakupiłem do testów. Wziąłem green waftersy, czyli szóstkę, ósemkę, taką duo laserkową czarną i szóstkę salmony różowe, takie wyblakłe. Podobne są, zaraz zobaczycie, podobne są do Ringersów Pink. Zobaczcie, te są trochę bardziej takie laserkowe, no ale podobne. I tak to mniej więcej wygląda. Tylko chciałem Was zapytać, kolegów, którzy używają od Przemka Solskiego tych przynęt, bo te green salmony oraz te nowe duo są taki sam zapach jak te wyblakłe, tylko te dwie są bardzo intensywny zapach, bardzo śmierdzi intensywny zapach i te też powinny, mi się wydaje, tak samo pachnąć, ale jednak mniej pachną, taki minimalny zapach. I dlatego dla kolegów, którzy używają tych przynęt, czy u Was tak samo salmony w porównaniu z innymi, czy te różowe, wyblakłe mniej są pachnące, proszę pisać to w komentarzach. A ja zaraz już dałem jeszcze z 15 minut i ściągnę tego salmona jasnego i założymy takiego laserkowego, bo woda jest brudna, i założymy duo. O, tempo jedzie, jedzie. I założymy tego na lewą wędkę. No a tutaj nadal Ringers. I tak mówię, mamy jeszcze przynęty z Match Pro. Orzech tygrysi, malutką truskawka halibut, duo krewetka,
szóstka, sfermentowana kukurydza oraz Duo Mango i słodka kukurydza, też malutkie piąteczki mini. Zobaczcie te małe piątki, tak na zdjęciu próbowałem je wyważyć tak, aby podniosły haczyk, i czyli dreanowską dziesiątkę, przepraszam, dreanowską dwunastkę i dreanowską czternastkę na małym bagneciku. Te malutkie niestety nie podnoszą, czyli Match Pro piątki nie dały rady z podniesieniem. Z podniesieniem tych haków, i tak to wygląda jak na zdjęciu. Więc do tych piątek związałem dwa przypony na 16. Haku 16 na plecionce. No i to dało mniej więcej radę. 16 do tych małych przynęt 5 mm od Match Pro. Inaczej przynęta będzie na dnie leżała przy dreanowskim haku Wildgape Specjalist, czy to 14, czy 12, nie podniesie, nie podniesie. Dobrze, jeszcze 9 minut do 11, jedną ściągnę i założymy, tak jak mówię, Salmona Duo. Intensywnie pachnie i może skusi się jakiś leszek. No zobaczymy, zobaczymy, bo ta wyblakła jakoś nie daje na razie efektu. Zresztą nic tu nie daje efektu na tym zbiorniku Kielcoku w dniu dzisiejszym. No ale odpoczynek jest, jakaś strategia jest. Dwie mieszanki są, pelety oraz dorzuciłem mączkę rybną do peletów. O, branie. Branie to jest match, nie, to jest Ringers. Branie, pociągnięcie było albo obtarka, obcierka, zobaczymy. Tej nie ruszam, Ringersa nie ruszam. No i druga mieszanka, czyli z dynamita. Mieszanka, którą przygotowałem, więc dwie mieszanki. No i zobaczymy, zobaczymy. No ale Solskiego Przemka przynętę zmienię z tej wyblakłej różowej na Duo o intensywniejszym, mocniejszym zapachu. A to zaraz, zaraz. Więc czekamy. Lewej coś pociągnięcie albo obcierka, nie ruszam. Jak stoi, jak stoi. A zielonej damy jeszcze 7 minut, czyli lewej, i założymy śmierciela. Więc drodzy Państwo, godzina 13, nic nie bierze. Ja zdjęłem już przynęty z Solskiego, z Match Pro, jadę na Ringersach. Tylko różne kolory, piaskowa, żółta. Próbuję coś złowić tak, aby nie być na zero. Woda jest brudna, ciemna, więc ryba nie żeruje, nie żeruje. Ryba. No i zobaczymy, zobaczymy. Więc Ringers, piaskowa, żółta i tak, aby coś złowić. Jest godzina 13, więc jeszcze parę godzin mamy na wędkowaniu, więc próbuję coś wędkować. Nawet mi już się spać odechciało z tego względu, że próbuję coś złowić. Przerzucam często i próbuję coś złowić. A co będzie, zobaczycie. Obcierka prawdopodobnie, bo to ma jechać, gwizdać i świstać. Widzę, nic się nie zaczepiło. Szczytówki idą nisko nad wodą, nie ma żadnych śmieci, więc jakaś obcierka, no oby jakąś rybę przyniosła. No ale zobaczymy, zobaczymy. Chyba że coś jest tam zainteresowane przynętą piaskową, ale to zobaczycie. Więc trzymajcie kciuki, tak abym coś złowił,
i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Branie do brzegu i mam... Spadła! Spadła, ale branie było. To cieszy. Więc zarzucamy dalej. Obydwie na ten sam kolor, smak, który przed chwilą był w braniu. Zanim włączyłem kamerę, opadało. Chciałem wam pokazać, jak opada hanger. No ale wcześniej mogłem ciąć, dopiero nagrywać. No to tak, ryba się spięła. Prawdopodobnie to był nieduży leszcz. No ale zobaczymy, zobaczymy. I obydwie na ten sam kolor, smak. No i zobaczymy teraz, co i jak. Godzina 13:26, to jeszcze mamy parę godzinek na wędkowaniu. No i oby tak coś złowić. A czy uda mi się coś złowić? Zobaczycie to w dalszej części mojego filmu. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co i jak. A więc, drodzy Państwo, bomba do góry. Prawdopodobnie pierwsze, drugie branie, ale pierwsza ryba. Jeszcze czas, jeszcze trzeba ją wyholować. I miejmy nadzieję, że będzie leszczyk nieduży. Coś niedużego, ale cieszy, cieszy. Zobaczcie, drodzy Państwo, 13:14 właśnie wybiła. I pierwsza ryba, ale widzicie, tak to jest z doborem przynęt. Tak się testuje, różne kolory. I zanim się wszczeli, to trochę czasu schodzi. I co mamy? Jeszcze nie widzę. Leszczyk. I to taki przyzwoity. Nawet pan Lesio jeszcze walczy, jak to się mówi, o życie. Jeszcze, żeby mu nie wyrwać, bo mały hak. I rybka zaliczona. Czyli pan Lesio. Nic dodać, nic ująć. 93. I taki 43 centymetry pan Lesio, który idzie. No i cieszy mnie bardzo, nie jestem na zero, to cieszy. Jest w pytkę. Przerzucam zestaw i wędkujemy dalej. Więc, drodzy Państwo, po tylu godzinach, 14:10, pierwsza ryba, którą wyholowałem. Wcześniej była spinka. Drugie branie. Pierwsza ryba. No i czekamy, czekamy. Oczywiście przynęt kilka, bez, które nie dawały powodzenia. W końcu było jedno branie na przynętę, więc postanowiłem na drugiej wędce tą samą przynętę zastosować, bo jakieś obcierki, coś w tym stylu. No i to przyniosło efekt. No, a czy będzie dalej, zobaczymy. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy jeszcze, co i jak. Oby, oby leszczyk 43, taki już przyzwoity. No i tak mówię, ponad 30 lat nie łowiłem na tym zbiorniku ani metodą spławikową, ani metodą gruntową. Stare dzieje, za dziecka, za młodzieńca, jak to się mówi, wędkowałem tutaj.
a przez ostatnie lata jedynie spinning czasami, no i ostatnio spod lodu. Więc drodzy Państwo, tak to leciało, jak pokazuję. I wędkujemy dalej. Jest w pytkę. Przerzuciłem drugą, opuszczałem hangara. A tutaj odjazd na drugiej, ale się nie wcięło, więc przerzucamy. No oby wszczelić się z przynętą i zobaczymy co jak, więc nabijamy i coś się zaczyna dziać. Na niebieski coś podciąga, widzicie, nie ma żadnych gałęzi, nic. O, jakieś obcierki albo delikatnie podciąga. Tu jest plecionka nawinięta na kręciołek. Góra, dół, pomalutku, zobaczymy. Chyba, że coś się tam w wodzie dzieje, je obcierają. No ale czekamy, czekamy. To ma jechać, gwizdać i świstać, jak ja mówię. No i czekamy na kolejną rybkę. Zobaczcie, godzina już 14:55. Tyle godzin po nocnej zmianie. No ale będzie lepiej się spało. Jutro zaczynam drugie zmiany. To akurat tak spędzony czas nad wodą. Branie konkretne do góry, później opadało do brzegu i prawdopodobnie kolejny leszczyk. Ale czy będzie leszczyk, zobaczymy to sami. Znów 40 lecho. Prawdopodobnie. Ale bije, bije. Trochę mi to inaczej niż na leszcza wygląda, ale przynajmniej na cydzynie, na innym łowisku inaczej te leszcze się holuje. Na początku zacięcie trochę bije, a później idzie jak szmata, przepraszam za wyrażenie, tak teraz. No ale leszczyk chyba będzie. No i szczeliłem się z kolorem, to cieszy. Solskiego Match Pro nie dawał ryby, na Ringers to Ringers. Tylko jeszcze trzeba było szczelić się z kolorem. Nie mówię, że Przemka Solskiego są złe przynęty, ale tak mówię, dopiero co kupiłem i będziemy testować dalej Match Pro oraz Przemka. Karpia mamy, czyli nieduży karpik z PZW z Kielcoka. Dlatego mówiłem, że bije, nie na leszcza idzie. I karpik zaliczony, czyli nieduży, ale cieszy. Czyli machaj wędną, ryby będą. Czyli machaj wędą, ryby będą. I jest pan karpiszonek z wody PZW. Czyli idealnie zapięty za dolną wargę. Haczyk 14 oraz nieduża ryba.
od 80-120. 123. 43. Czyli taki po przejściach płynie. Baja. 43 centymetry. No i coś zaczyna się dziać. Oczywiście na jeden kolor przynęty, którą mam w obydwie wędki zarzucone. Drodzy Państwo, więc jest temat taki. Jest 16.25. Na te ringersy jakieś brania są, ale z powrotem zakładamy Przemka Solskiego salmony, czyli na lewą idzie różowy, wyblakły, a na prawą pójdzie green. Green, którego dzisiaj chyba nie było. No daję szansę jeszcze raz tym przynętom od Przemka Solskiego. Więc ściągam zestawy i tak mówię. Tu idzie wyblakła, różowa, a tutaj zielona. Zarzucamy i jeszcze mamy ze 3 godzinki wędkowania i zobaczymy, czy z powrotem o tej porze Solskiego przyniosą jakieś wskazania ryby. Jest godzina 18.20. 18.20 i niedługo będziemy kończyć, czyli będę się zwijał. Pora jechać, zjeść jakiś posiłek, bo po pracy nic nie jadłem, nic nie brałem, nie było czasu. Od razu po pracy na ryby i cały dzień o głodzie. W pracy też nic nie jadam, raczej tak się nauczyłem, więc o głodzie cały dzień, więc trochę, powiem Wam szczerze, zgłodniałem. Więc jeszcze z pół godziny, 18.40 będę się pakował. No i tak to mniej więcej leciało, jak widzieliście. Nadal przynęty Solskiego stoją, nie dały rady. Jedno pociągnięcie było na green zielony albo obcierka i przynęty Solskiego tagi Match Pro, które zakupiłem do testowania, nie dały dzisiaj ryby. Sprawdzone, kolor piaskowy z ringersa dał 4 czy 5 brań, z tym, że 2 ryby, 3 się nie zapięły, jedna spadła, no i karp i leszczyk, które udało się złowić na piaskową z ringersa. Tak to leciało, jak pokazałem to na filmie. Czyli dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. Cześć. Jadę do domu. Narka.